Witajcie w ostatnim odcinku z Was Drivera, ale naprawdę będzie to długi odcinek. Lecimy z ostatnim kursem i naprawdę czuję, że ten odcinek będzie trwał gdzieś z godzinę. Naprawdę, strasznie, z tego co oni dodali ten etap szósty w tej właśnie wersji Gold Edition, ponieważ to jest naprawdę epicki sposób na to, żeby zakończyć Bus Drivera w dobry sposób, w sensie taki epicki sposób, no. Jeździliśmy tymi autobusami przez tyle czasu jeździliśmy tymi autobusami. Tyle zwiedzaliśmy tej mapy. A teraz będziemy mogli przejechać sobie cały kurs po tej mapie. Całej mapie i to jest zajebiste, naprawdę. To jest cholernie dobry finał Bus Drivera. Podoba mi się to strasznie. Niby taki tylko symulator o autobusach, a finał naprawdę ma zajebiste. Dobrze, naprawdę twórcy pomyśleli o tym szóstym etapie. Mamy też taką fajną klimatyczną noc. Bardzo mi się ten kurs podobał. Co prawda pierwszy raz go wschodzę, więc nie wiem czego się dokładnie spodziewać, jakie tutaj dokładnie zabak kamarki zwiedzimy, bo na pewno nie zwiedzimy dosłownie całego miasta, no ale większość jak najbardziej zwiedzimy. Dobra, tutaj się z kolei zatrzymam. Ha, nie, no naprawdę, myślę, że spokojnie gdzieś z godziny będzie ten odcinek trwał. A może i nawet dłużej, no zobaczymy. Ale dobra, najwyższa pora, żebym dalej kontynuował moje gadanie. Już ostatni raz w Bus Driverze. Najwyższa pora, żebym kontynuował moje gadanie na temat spierdolnych postaci. Więc tak, no, oglądając sobie Osirisa, parę jest to filmów z tego Miracles ogólnie odnośnie poszczególnych postaci, on się wypowiedzia na temat paru tych postaci, które w tej bajce występują. No i tak. Nie będę wam mówił może dokładnie, o jakie postaci chodzi, ale na podstawie jego słów, no, mogę stwierdzić, że z tych wszystkich bajek, nie to z Rigor Academy, to Miraculous ma najbliżej, jeśli chodzi o konkurowanie z Ravistar pod względem zjebanych postaci. Więc to jest słabo. No ale kto wie, natomiast sobie będę oglądać ciekawości, bo jest naprawdę zaciekawiony, jak te postacie to faktycznie będą złe. Na całym razie bardzo dobrze opisał, no ale jednak lepiej się będzie jeszcze bardziej z nimi zapoznać. Osobiście. Ja tak właśnie będę robił. Ja to takiego mam, że jak ktoś mnie zaciekawi, to oglądam. No ja wiem, że o tym gdzie dla was to jest pewnie głupie, nie? Że się taką bajkę zaciekawiłem, ale to jest po prostu, to jest po prostu ciekawość, tak ciekawość mi jest zera. Już od takiego czasu chodziło mi po głowie to Miraculous, bo całem parę zestaw na temat tej bajki, to coś tam było z gry. Co mam jeśli chodzi o tą bajkę i tak sobie pomyślałem, a może się wreszcie tym zainteresuje, no i się trochę tym teraz sobie zainteresować, no i tak teraz wysłał, że faktycznie oficjalnie już myślę, że mogę powiedzieć, że się tym interesuje, no i będę oglądał te kolejne odcinki z ciekawości, żeby sprawdzić faktycznie, z czym się ta bajka konkretnie je. Tego się mogę spodziewać. Jak spierdolonych podaci się mogę spodziewać. I co będą gorsze niż postać z Ravistrans? Będzie ciężko, żeby było gorsze, bo Ravistrans Chorus ma tak spierdolone postacie. Więc nawet jeśli te postacie będą na równi. Nie no, co w ogóle gada, nie ma takiej opcji, żeby te postacie były gorsze. Mogą być bardzo złe, ale w dalszym ciągu nie będą aż tak złe. Jak Alex, jak Steph, jak Riley, z Chorus. One są gorsze, o wiele gorsze. O wiele gorsze. I nie ma takiej opcji, żeby cokolwiek mi się zmieniło w tym temacie. No chyba naprawdę tam dodadzą masę nudnych dziewczynek, no tam nie jest taka jedna Zoe. To kto wie. Dobra, mam pierwszy przystanek, jest ambasadorów. Jedziemy dalej. No myślę, że teraz w tych poprzednich odcinkach idealnie wręcz podsumowałem fanbase Ravistrans, że to w rzeczywistości są toksyczni ludzie, którzy
nie potrafię się pogodzić z tym, że Chloe i Ray to są lepsze od Max, bo są lepiej napisane, bo są bardziej ciekawe. Nie potrafię sobie z tym pogodzić, dlatego bezczelnie kłamię na temat Chloe i Rachel. Naprawdę, jeśli ktoś wam powie, że Chloe i Rachel to są egoistki, to ta osoba kłamie, bezczelnie kłamie, tylko dlatego, bo się nie może pogodzić z tym, że Chloe i Rachel to są lepsze postacie niż ich spierdona Max. Ludzie twierdzą, że Max jest miła. Że Max jest sympatyczna. Że Max jest fajna. Że Max jest słodka, kurwa słodka! Ja pierdolę, rozumiem, jest słodka! Oni w życiu nie widzieli na oto słodkiej dziewczyny. Nie wiem, ja widział prywatnie, no ale... Tak jak Crystal Limiter chociażby. To ona, mogę powiedzieć, że jest słodka. Lina jest słodka z Loyrock. Chiri nawet jest słodka trochę. Ma tą urotość również w sobie, mimo tego, że żyje w męskim świecie i walczy z potworami i z ludźmi. To też ma jakąś słodkość w sobie. Jest to słodka. Panom jest to słodka, moim zdaniem. Panom to jest jedyna kobieta, jedyna postać damska. Która przeklina w słodki sposób, naprawdę. Gdy ja zresztą te przekleństwa Panam, te solidne przekleństwa Panam, to serio, twierdzę, że to jest słodkie, na swój sposób, jak ona tak przeklina. No pan ma tę magię w sobie, że... Nawet jej przekleństwa brzmią słodko. Ona jest taka w ogóle urocza strasznie. Nie wiem, no jest po prostu coś w tej panam, że mimo tego, że jest ona wojowniczką, która... bierze udział w przeróżnych walkach. Jest... wojownica. Żyje na krawędzi, to ona naprawdę ma tą słodkość w sobie. I to jest naprawdę fajne. Panom jest mega fajna, lubię pana bardzo. A wiecie, jaka naprawdę jest Max? Ja wam powiem, jaka naprawdę jest Max. Ja wam teraz zapodam prawdziwe cechy Max. Bezczelna. Toksyczna. Głupia, nudna. To są prawdziwe cechy Max. Nie mogłem nazywać ją teraz egoistką, bo jej nie lubię, ale ja nie nazywam egoistką. Dlaczego? Bo mimo tego, że Max traktuje Chloe źle, to egoistką nie jest. Ona nie jest egoistką. Ale Kate, którą też tak ludzie lubią, już jak najbardziej jest egoistką. Serio, naprawdę, mógłbym napisać książkę o tym, dlaczego wątek z Kate jest spierdolony. I w sumie... Dlatego bym teraz czegoś nie powiedzieć na ten temat. Dobry pomysł w sumie. Więc dlaczego wątek z Kate jest spierdolony, dlatego mi się nie podoba wątek z Kate, dlatego nienawidzę tego wątku. Teraz to jest dobry moment, żeby wytłumaczyć wam to, dlatego tak tego wątku nienawidzę. Nienawidzę tego wątku, ponieważ jest stereotypowy. Sara, wrażliwa, gzesna dziewczyna, która jest gnębiona w szkole, to jest stereotyp. To jest stereotyp. I zawsze, gdy jest gadanie o tym, że... O... Ci źli dręczyciele dręczą innych, to zawsze są takie myśli, że dręczycielami muszą być te pewne siebie osoby. Że w przypadku dziewczyn to jest tak, że to te pewne siebie dziewczyny gnębią. Te nieśmiałe dziewczyny, te pokrzywdzone, bezbronne dziewczyny. A wiecie, że to działa na zupełnie różne sposoby. Że wcale pokrzywdzona nie musi być dziewczyna, która jest nieśmiała. Zdajcie sobie sprawę z tego, że was kochane kobiety również mogą się znęcać w szkole. Nad dziewczynami, które są pewne siebie, ale nic go nie robią. Okej, wyobraźcie sobie, że chodzicie do szkoły z dziewczyną, która jest bardzo... Bardzo jest pewna siebie ogólnie. Ona... Powiedzmy, że na przykład chciałaby zostać... Piosenkarką. Chciałaby zostać piosenkarką. I ona ogólnie tam... Bardzo się interesuje... muzyką, chciałaby być tą piosenkarką, ubierać ona bardzo
dziewczęco, jest bardzo dziewczęca, to jest z charakteru. Bardzo się interesuje dziewczęcymi rzeczami, w stylu skinki, makijaż i tak dalej. I wiecie, ludzie, którzy kierują się zjebanymi stereotypami, spierdolili na głowę Square Enix, oni stwierdziliby, że taka dziewczyna jest zła, że taka dziewczyna to by się znęcała nad nieśmiałymi dziewczynami. A co gdybym wam powiedział, że to ona jest ofiarą zlecania? Co gdybym wam powiedział, że ta dziewczyna niczego złego nie robi? Jest pewna siebie. Dzieli się swoimi pomysłami z swoimi przyjaciółmi, ze swoimi przyjaciółkami, dzieli się swoimi pomysłami. Ale jest ona gnębiona. A przez kogo jest gnębiona? Na przykład przez taką Stef, kurwa, za skuptycę. Albo przez bandę chłopcyc jest gnębiona. Dlaczego? Nie robi ona nic złego. Nie jest do nikogo... Nie jest dla nikogo wredna. Nie zgadza się nad nikim. I dlaczego ona jest ofiarą zlecania? Prosty powód. Zazdrość! Ona jest ofiarą zlecania, bo ona jest piękna, a chłopcy nie. Ona jest ofiarą zlecania, bo władać kto bardziej się z nią zadawać, a nie z chłopcami. Ona jest ofiarą zlecania, bo przebywanie z nią jest przyjemniejsze niż przebywanie z kupcycą. I żeby było jasne, ja nie twierdzę, że każda kupcyca na tym świecie jest zła. Mimo tego, że ich nie lubię. Ale przedstawienie kupcy wiecznie, jako te dobre, jako te, które albo kurde są takie waletne, że walczą z tymi złymi dracicielami, albo same są przedstawione jako ofiary zlecania. To jest przegięcie, to jest po prostu przegięcie. I również stereotypem jest to, że ofiarą zlecania jest dziewczyna, która jest brzydca. Zawsze to tak jest. To jest gówno prawda. Brzydka dziewczyna też się może zlecać nad piękną dziewczyną. A dlaczego? Bo jest zazdrosna. Bo jest zazdrosna o to, że tata jest lepsza od niej. Że jest ładniejsza, że ma lepszy kontakt z facetami. Co naprawdę do tych debili to nie dociera. I taki właśnie wątek Square Enix mogliby przedstawić w swojej Love is Strange. Gdyby Kate właśnie taka była, pewna siebie, dziewczęca, albo i nawet mozerokowa, gotikowa, cokolwiek, byle tylko nie gzesna, taka nieśmiała, ale gdyby była dziewczęca, na przykład, faktycznie, dziewczęca, pewna siebie. I gdyby była ofiarą zlecania dlatego, bo dziewczyny z innych klak zazdroszczą jej tego, że jest ładna, że ma dobry kontakt z facetami, że... Ma jakieś powodzenie. Gdyby właśnie z takich powodów była gnębiona, to ten wątek by był o wiele lepszy. Bo nie byłoby to głupie i stereotypowe. Wiecie, ile razy było mówione o tym, jak to biedne są te niewrażliwe gzeta dziewczyki są tak gnębione, z kolei wiecie ile razy o tym było mówione? W chuj! Razy. A nie wspominam sobie, żeby kiedykolwiek został poruszony problem znęcania nad dziewczyną, która po prostu jest dziewczęca. I to jest jedyny grzech. Dziewczęca. Dlatego jakieś komputery się na nią znęcają. Ale do takiej sytuacji też dochodzi. Tyle, że ludzie są chyba na tyle głupi, żeby w to nie wierzyć. Bo ludzie kierują się jednokierunkowym myśleniem. To zawsze te pewne siebie dziewczyny są złe. To zawsze one się znęcają. A te biedne, wrażliwe, albo te chłopcyce, to one są biedne, one są ofiarami. Takim zjebanym tokiem myślenia ci ludzie się kierują. I właśnie dlatego nienawidzę tego wątku z Kate. I Kate też nienawidzę. I to nie jest tak, że jestem totalnym skurwieniem. Próbowałem naprawdę. Próbowałem poczuć jakąś sympatię do Kate. Chciałem ją zrozumieć, ale nie potrafię. Wiecie dlaczego? Jak już chcecie taką dziewczynę przedstawiać jako ofiarę i w ten sposób chcecie ją przedstawić, żebyśmy jej współczuli,
to z łaski swojej nie róbcie z niej tak wkurwiającej typiary i tak głupiej! Square Enix, do cholery! Wiecie dlaczego jeszcze nie lubię Kate? Nie tylko dlatego, bo jest stereotypowa, nie tylko dlatego, bo jest nudna. Jesteś głupia! Jest głupia! Nie rozumie tego, co się do niej mówi! Kieruje się emocjami! Nie rozumie tego! Zemak zrobiła zdjęcie tej widowi po to, żeby mieć dowód na niego! A jest zła na nią, że go nie obroniła przed nim! Mimo tego, że obroniła ją, robią to zdjęcie, bo jest dowód na niego! I właśnie dlatego Kate jest zjebana, bo jest głupia! Remy też była ofiarą zlecania Fair of the Hack, ale ona nie była głupia, Remy była mądra właśnie! I dlatego lubię Raven, dlatego jej współczuję, bo jest ciekawa, bo jest mądra! Bo jest dobrze wykreowaną postacią, a Kate nie jest dobrze wykreowaną postacią! I co, taki kurwa zjeb, Zeko będzie mnie nazywał chorym zjebem! Bo ja się Kate nie przejmuję! Jak mam się przejmować postacią, która jest totalnie nudna? I która mnie chce wkuza swoją głupotą? Wy nie rozumiecie tego, że to tak nie działa? To nie działa w ten sposób, że jak wy przedstawicie mi dziewczynę jako ofiarę, to ja mam jej współczuć. Bo jest ofiarą. Nie! Ona ma być przynajmniej mądra na jakiś sposób. Nie może być głupia, bo jeśli jest głupia, to jej nie będę współczuł nawet. I żeby było jasne, nie uważam w żadnym stopniu, że Kate zasłużyła sobie na to wszystko. Nie uważam, że Kate zasłużyła na to, żeby się nad nią znęcać. Nikt nie zasługuje na to, żeby się znęcać. Znaczy nikt nie zasługuje na to, żeby być ofiarą znęcania. Ale Kate to jest tego typu osoba, której nigdy bym nie współczuł. Mimo tego, że sam byłem ofiarą znęcania w szkole, to jednak nie byłem taki jak Kate. Co prawda nie byłem święty, to prawda, nie byłem święty, byłem bardziej jak Chloe was i też chociażby dlatego się tak udostanam was z Chloe. Bo jestem to niepodobny. Ale ja nie byłem aż tak cichy w sobie jak Kate. Ja potrafiłem się postawić. Mimo tego, że byłem ofiarą znęcania, potrafiłem coś powiedzieć. Nie byłem też aż tak głupi jak ona. A wiecie to w tym wszystkim jest najbardziej komiste? Wiecie kiedy ja byłem ofiarą znęcania? Gdy miałem kurwa 10 lat! Gdy miałem 10 lat byłem młodzejszy od Kate! Mimo tego, że się głupio zachowywałem, to i tak byłem młodzejszy od Kate! W wieku 10 lat! Byłem bardziej kurde... budownicą od Kate! Byłem mniej spopukatem od niej! A to tylko i wyłącznie świat o tym, jak ona jest zepsutą postacią. I tak ona jest zepsutą postacią i tego nic nie zmieni. Chcieliście poruszyć problem zlecenia w szkole, to trzeba było wybrać inny temat. A nie ciągle pod stereotypami. To jest to, co mnie jest wkurwia w Life Stretch. Ta seria jest tak stereotypowa pod względem postaci. Postaci są tak stereotypowe. Steve jest stereotypową kłótycą, Max jest stereotypową za tą dziewczynką, Kate jest stereotypowa. Jest stereotypową ofiarą zlecenia w szkole. Jakie mam takie postacie lubić? Pytam się jak? Jak to jest w ogóle możliwe, żebym ja takie postacie lubił? No nie da się kurwa, bo jestem człowiekiem, który potrzebuje ciekawych postaci. Ja wymagam od postaci tego, żeby była ciekawa, a nie tego, żeby była miła. To jest mądra ma być taka postać. A jak jest głupia, to niech sami się uczy na błędach, niech cię też zmienia na lepsze, to jest fajne, gdy postać początkowo jest głupia, ale później staje się mądrzejsza. Na przykład Atreus chociażby. Atreus podejmował głupie decyzje, ale właśnie to było w nim zajebiste, bo on potem się zmienił, zrozumiał, że źle zrobił, przeszedł przemianę. Atreus to jest tylko kurwa dziecko, a jest o wiele lepszy od Kate. Jest milion razy lepszą postacią od niej. Kratos to jest w ogóle. Kratos i Sandra Shimmer to są najlepsze postacie, które początkowo były złe, a później stały się dobre. Tak samo Starlight, to jest naprawdę zajebista postać, mimo tego, że ma litapony. Z bajki o kucykach. To co z tego, że jest z bajki o kucykach? Skoro jest coraz lepsza od Kate, od Max.
Oni nie mogą oczekiwać z tego, że ja będę współczuć takiej dziewczyną. Ja właśnie będę takim postacią, bo... Już mówiłem, postać ma być ciekawa. Postać ma coś... sobą reprezentować. A Kai tego nie robi, Max tego też nie robi. No chyba zauznamy, że Max reprezentuje, będzie toksyczną, no to wtedy to tak. Tyle, że Max to jest główna bohaterka, wiecie? Max byłaby o wiele lepszą postacią, gdyby tylko była przedstawiona jako zła osoba. Gdyby tylko Max była zła, a nie dobra. To byłaby lepszą postacią. No ale nie jest tak. Skoro jak ci wmawiałem, że Max jest dobra i chuj, masz ją lubić, kurwa. Tyle, że na mnie takie snutki nie działają, Skyrenix. Ja przejrzałem Max, ja wiem jaka ona jest naprawdę. Ja jej kurwa nigdy nie polubię, nie ma takiej opcji, ja Max nie polubię. Nie ma takiej opcji, żebym ja kiedykolwiek polubił Max. No chyba za jakiś magister cudem, jeśli będzie to robić na 4 i Max tam będzie, to będzie ona o wiele lepszą postacią, ale to jest Square Enix i... Co ja serio wierzę? Za chwilę zacząłem wierzyć w to, że Max może być lepszą postacią, jeśli Square Enix ją przywrócą do kolejnego Love is Strange i bardziej rozbuduje jej postać, ona się też zmieni, stanie się bardziej pewna siebie, zacznie traktować Chloe dobrze, co ja serio w to przez chwilę uwierzyłem? Ja tam strasznie naiwny. Do tego nigdy nie dojdzie. Jeśli przywrócą Max, to w najgorszy możliwy sposób. Jeśli przywrócą Chloe, to też w najgorszy możliwy sposób. Bo oni mają tylko teraz jedno w głowie. Robić z postaci jebane MRS-u, jebane feministki, jebaną lewicę, jebane chłopcyce. To jest teraz... Pomysłować Square Enix. Wiecie, jaka jest prawda? Prawda jest taka, że prędzej Netflix tworzy dobry film o Wiedźminie. Niż Square Enix dobry Love is Strange. Love is Strange 2 to była ostatnia dobra część Love is Strange. I na tym kurwa koniec, nie będzie więcej części Love is Strange. W sensie takich dobrych części. Teraz będą same złe części. I może jeszcze nie dzisiaj. Może nie jutro, ale za rok. Oficjalnie powiem, że już są lepsze od Love is Strange. Bo to wiecie, oceniam Unix i Love is Strange pod względem ogółu. Unix ma lepsze postacie. Love is Strange zrobił fabułę w swoich pierwszych grach. Czyli Love is Strange 1, Before the Storm oraz Love is Strange 2. Tyle, że... To dobra fabuła w tych grach. Nie będzie już miała znaczenia. Znaczy będzie miała znaczenia, ale już po prostu... Unix pod względem ogółu będą lepsze, bo Love is Strange 4 będzie tak zjebane. Już za Unix staną się lepsze. Naprawdę proszę was, nie bójcie nawet kupi, nie wierzcie w to, że Love is Strange 4 będzie dobra gra, bo nie będzie. Love is Strange 4 będzie zjebane, to będzie kolejna zjebana gra. Wiecie, kto będzie głównym bohaterką w kolejnej części Love is Strange? Mary Sukupcyca będzie główną bohaterką. Która będzie taka dobra cyna, będzie taka dobra, będzie ludziom pomagać i to będzie cała jej kurwa rola. I my ją mamy lubić, bo jest dobra, bo jest sympatyczna, kuźwa. Jakie to są kurwa gnidy zakłamane, no ja pierdolę, jak ja tych Square Enix nienawidzę, no. Nienawidzę ich nawet bardziej od Netflixa. Square Enix to jest moje najbardziej znienawidzone studio. Gier, filmów ogólnie. Za to, co oni robią, czuję do nich serą nienawiść. Za to, co oni zrobili z Love is Strange, nienawidzę ich. Za to, jak traktują kobiety w Love is Strange, nienawidzę ich. Wiecie co, nie wiem co zdążę za ten odcinek nagrać do końca, ale nawet jeśli byłaby taka sytuacja, że moja matka wróci zanim ja skończę ten odcinek, to po prostu przerwę nagranie odcinek i tak wrzucę na kanał, ponieważ ten temat, który teraz no obgaduję, no dobrze by było, gdybyś pojawił to tutaj. Na moim kanale. Ten odcinek dobrze by było, gdybyś pojawił. I ja po prostu ewentualnie nagram tak wrócić jeszcze raz, nie?
sobie jeszcze raz powiedziałem tutaj, tą linią właśnie. W kolejnym odcinku, jeśli byłaby taka sytuacja, że dzisiaj nie zdążę tego nagrać do końca. No bo już mamy oczywiście 24 minuty. Ja mówiłem właśnie, że ten kurs jest zajebiście długi, to jest zajebista w tym kursie. Cholernie mi się to podoba. To jest taki epicki finał tej gry. Jedziemy za całe miasto. I to jest zajebista. No ale wracając do tematu, Life is Strange. To w Life is Strange nie spodziewajcie się jakiejkolwiek dobrej postaci. W Life is Strange będą tylko i wyłącznie samej jebany Mersu. Ja już nie wierzę w Life is Strange. Dla mnie ta seria jest skończona. Jedyny powód, dlaczego będę się zapoznawał z kolejnymi częściami, tylko dlatego, bo chcę wiedzieć, jak bardzo ta seria będzie spierdolona w przyszłości. Co będzie się dał upaść co niżej niż w Life is Strange Koros? Wiedzę, że tak. Będzie coś jeszcze gorszego. Life is Strange Koros nie wykorzystało wszystkiego, co jest najgorsze. To byście powiedzieli za kolejne Koros, tyle co jeszcze z większą ilością toksycznych lesbijek, feministek. Wtedy będzie jeszcze gorzej. Znając Square Enix, oni na pewno coś takiego zrobią. Nie oczekujcie od nich dobrej gry. Dobrego Life is Strange. A co do fanbase'u? Ich podejście, chore podejście do Chloe i Rachel to nie jedyny powód, dlatego oni są tak zjebani. Wiecie co jest ten świat o tym, że Life is Strange ma najgorszy fanbase ever? Ich podejście do Life is Strange 2. I Tchoros. Life is Strange, Tchoros jest adorowane, kochane przez fanów tej gry. Mimo tego, że gra jest totalnie nudna. Postać to jest zjebana Mersu. To i tak, to Life is Strange jest kochane przez fanów. Adorowane. Jaka to jest cudowna gra. A wiecie dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Bo to Life is Strange jest bardziej podobne do jedynki. Niż dwójka. I to dlatego, bo Alex tam jest główną bohaterką, która jest taka sama jak Max. A wiadomo, oni tak lubią Max, ci fani właśnie Life is Strange. To dlatego, i tylko dlatego, oni uważają, że Life is Strange Core jest lepsze. A to, że fabuła jest nudna, podać są beznadziejne, to oni to mają w dupie, oni to mają kurwa w dupie! Bo dla nich liczy się to, że tylko wspomina bardziej jedynkę, niż dwójka wspomina jedynkę. Podać wam prawdziwy powód, dlaczego oni nienawidzą Life is Strange 2? Bo oni twierdzą, że tam jest fabuła głupia. Że bohaterowie są głupie, że główni bohaterowie są głupi. Ale to jest oczywiście kolejne kłamstwo. Kolejne kłamstwo z ich strony. Bo nie są w stanie się pogodzić z tym, że jest inaczej. Dlatego bezsensownie kłamią. Myślą, że zmanipulują każdego. Tyle, że na mnie takie numery nie działają. Fani Life is Strange. Pograj Mercia. Bo jest na pewno, że pograj Mercia również zalisowałby się do tego spierdolonego fanbase'u, który nienawidzi Life is Strange 2. Mimo tego, że Life is Strange 2 mógłby konkurować z Wiedźminem, a Turkoros jest gorszy od Limbo of the Lost. To chcecie wiedzieć, dlaczego oni tak nienawidzą Life is Strange 2? Głównie. Bo tam nie ma Max. Bo tam kurwa nie ma Max. Chciałem powiedzieć, że to tam nie ma Chloe. No ale oni nienawidzą Chloe. Oni mają w dupie Chloe. Jest to nie o to chodzi. Jedyny ich problem, taki prawdziwy, z Life is Strange 2, to dlatego... To mają taki problem z tą grą, dlatego... Bo tam nie ma Max. Bo tam jest sąd zamiast Max. Oni tak to Max wielbią, tak to Max lubią, że będą obrzucać głównym grę z dobrą fabułą, z dobrym postaciami i będą to robić tylko dlatego, bo tam kurwa nie ma Max. I to jest tylko i wyłącznie idealne przedstawienie tego, jak ci ludzie są spierdoleni. Oni nawet kurwa nie muszą... być wyjaśniani, bo oni sami siebie wyjaśniają swoją głupotą.
Lavi Stretch ma najbardziej toksyczny fanbase z ludzi ever. I ja naprawdę w tym momencie nie żartuję. Jak Deznik skokam, nie widziałem bardziej toksycznego fanbase'u ludzi. Nawet fanbase Wings nie jest aż tak toksyczny. Jak dużo o tym myślałem. Jest też toksyczny, ale nie aż tak. Oni kłamą na temat Bloom, ale nie tylko na temat Bloom. Gdy fanbase Lavi Stretch kłamie na temat Chloe i Rachel, fanbase Lavi Stretch ma ból dupy, kurwa, w Lavi Stretch 2 nie ma Max. A gadanie fanów Wings, że kolejne sezony są gorsze od tych pierwszych, jest bardziej zrozumiałe niż negatywna opinia fanów Lavi Stretch o Lavi Stretch 2. I oczywiście to nie jest tak, że każdy taki jest, bo są też ludzie, którzy lubią Lavi Stretch 2, ale większość tej gry po prostu to nienawidzi. Nienawidzą oni tej gry, bo tam nie ma Max, bo gra z Sonem. Dlatego właśnie oni tej gry nienawidzą. Kiedyś chyba podaję, że gdzieś widziałem komentarz, że to jest Lavi Stretch 2 jest złe, bo tam jest za dużo poprawności politycznej. Ale z drugiej strony lubią Lavi Stretch Koros. Te same osoby lubią Lavi Stretch Koros. Gdzie są dwie toksyczne lesbijki. Nudne lesbijki. Czyli to jest poprawność polityczna. Bo to są te stereotypowe lesbijki. Ale oczywiście, z tym już nie macie problemu, nie? Bo to jest to, co wy chcecie... Bo to jest to, co wy chcecie w Lavi Stretch. Wy nie chcecie dobrej fabuły, wy nie chcecie ciekawych postaci. Wy chcecie nudne lesbijki. Stereotypowe jest to w dodatku. Lavi Stretch jest obrzydliwe pod względem tego, jakimi stereotypami się kieruje. I mimo tego, że lubię jedynkę, Before the Storm, dwójkę, to mogę zrozumieć, dlaczego ludzie nienawidzą tej serii. Mogę zrozumieć, dlaczego taka Icy nienawidzi Lavi Stretch. Mogę to zrozumieć. Bo fani Lavi Stretch sami proszą się o to, żeby ludzie nienawidzili ich cudownej gry. Ich cudownej serii gier. Ludzie nie chcą mieć do czynienia z Lavi Stretch, bo nie chcą mieć do czynienia z tymi toksycznymi ludźmi. Mimo tego, że kocham standardki z Lavi Stretch, to dlaczego nie słucham ich jakoś wiele razy? Dlaczego za to kiedy odpalam sobie jakiś standard z Lavi Stretch w internecie? Bo fanbase Lavi Stretch w komentarzach. Pierdoli takie bzdury, z tego się kurwa nie da czytać. A czasami jest tak, że pierwszy komentarz, który znajdę, to jest oczywiście komentarz w stylu Chloe, zła kurwa. I znowu się łapię za głowę. Jak ktoś nie lubi Lavi Stretch, to jest ich wina i to jest wina Square Enix. Oni się kierują strasznie jednokierunkowym myśleniem. Oni się kierują myśleniem w stylu kołoptyce, są dobre. Sary myski są dobre. Gzdece dziewczyki są dobre. Pewne siebie dziewczyny? Są złe. Dziewczyny te dziewczyny są złe. Rycerz jest zajebistą postacią. I to jest jedyna dziewczyna, która jest pewna siebie i jest zajebistą postacią w Lavi Stretch. No jeszcze Chloe, bo w sumie no Chloe też jest pewna siebie w podstawce. W rodzaju niekoniecznie, ale w podstawce tak. Jest pewna siebie. Więc to dwie postacie, tyle że no wiadomo, że fanbase ich nienawidzi. A wiecie jeszcze, które pewne siebie dziewczyny są takie złe? No to widzę za Wiktora i koleżanki. Kolejny przykład. Wiktoria, dlaczego oni ją w taki sposób zostawili? Dlatego typiara, która jest zła, wredna w szkole, jest pewna siebie. Uchodzi za pewną siebie. Interesuje się drugimi ubraniami. Lubi makijaż. Lubi ładnie wyglądać. Dlaczego taka dziewczyna jest po raz kolejny przedstawiona jako ta zła osoba? Dlaczego?
Dlaczego? Bo stereotypy. Bo lewica. Bo feministki. Bo my nie możemy przedstawić chłopczycy w zły sposób, bo by się jeszcze obraziła. Bo byśmy jeszcze zranili jej uczucia. No ale jak na przykład by zranili uczucia dziewczyny, która jest dziewczęca tym, że jej styl przedstawiają jako coś złego w Love is Strange, no to widać, że z tym już karnik nie ma problemu. Znaczy, która może nie jest do końca dziewczęca, ale uchodzi za dziewczynę, która lubi drogie ubrania. Wie co, wychodzi na to, że według Skyrim każda dziewczyna, która lubi drogie ubrania, to jest zjebana, wredna i wręcz trzeba ją podawiać. Takim jest, nie, się ci debile kierują. I zanim mi ktoś powie, że Taylor, ta koleżanka Wiktorii, miała jakieś backstory. No to tak, powiedzmy, że miała jakieś mini backstory, okej, okay? Że Taylor w sumie też był jakimś podleciałem, ale oczywiście podleciał został zmarnowany totalnie. Tyle, że Taylor w ogóle może podchodzić pod w ogóle dziewczynę. Może trochę tak. Tyle, że ona też jakoś się tam super fajnie nie ubiera. To jest bardziej Courtney. Tyle, że no Courtney też z kolei jest przedstawiona jako taka głupia, jako taka, która... Tak jest naiwnie za tą Wiktorią. Chodziłaby bez przerwy za tą Wiktorią. Dałaby się zajebać za Wiktorię. Zabić za Wiktorię. Tyle jest przedstawiona jako głupia osoba. Która nie zdaje sobie sprawy z tego, że jej niby przyjaciółka ją bezcennie wykorzystuje. Więc takie ogólnie spojrzenie Skarnix mają na te złe dziewczyny, to dziewczyny, które lubią ładnie wyglądać, które lubią drogie ubrania. To są lampucery, blachary. Jak ja nienawidzę takiego podejścia. Jak ja nienawidzę kurwa takiego pierdolenia, że dziewczyna ma się ubierać skromnie, bo jak nie, to jest zjebana i chuj z nią. Pierdolcie się kurwa z karenik za coś takiego, naprawdę pierdolcie się. Go to hell. I hate you for this. Wiecie, że mimo tego, że gadam, jak Love is Strange ma zjebane kobiety, nie licząc Chloe i Rachel, to wiecie, że mimo tego ubolewam nad tym, że dwie pewne postacie mogły faktycznie być lepsze, ale nie są. I tymi postaciami zdobywać Taylor i Courtney, czyli te koleżanki Wiktorii. I tak mi one o wiele bardziej obchodziły niż ta zjebana Kate. Taylor wydało się, że ma jakiś motyw. Dlatego tak lubi tą Wiktorię, dlaczego wspiera Wiktorię, dlaczego się zachowuje jak zachowuje, miała motyw. I Courtney też musi mieć jakiś motyw ukryty za swoimi działaniami, dlaczego ona się tak trzyma Wiktorii. Tyle, że nigdy tego nie wyjaśnili. A po co? A dlaczego nie wyjaśnili? Ja wam powiem dlaczego. Bo Kate was nie isa! Dlatego tego nie wyjaśnili? Bo Kate! Dlatego Courtney zapamiętamy tylko i wyłącznie jako głupą nastolatkę, która wspiera naiwnie Wiktoria. Bo Kate! Dlatego Taylor na zawsze pozostanie zmarnowanym podciałem, która... Faktycznie no... Mogła wypaść lepiej. Bo Kate! Bo kurwa zjebana Kate! Nienawidzę Kate. Nienawidzę jej. Dlaczego na te kobiety zrobi stręc, ale... Uważam, że Taylor i Courtney zasłużyły na lepsze potraktowanie. Nie zostały sprawiedliwie potraktowane przez Harnix.
Jak oni w ogóle kurwa mogli coś takiego zrobić? Co za zenata. Tym właśnie ja tacy Square Enix. Zenatą. Nie fajnymi twórcami gier. Jesteście zenatą. Jesteście ludźmi, którymi się wstydzę. Jesteście ludźmi, którym nigdy nie wybaczę. No chyba naprawdę. W kolejnym Assassin's Creed jest teraz główną bohaterką będzie Lina. Ale... do tego nigdy nie dojdzie. Nigdy dziewczyna taka jak Lina nie będzie główną bohaterką w Ravi Stretch. Dlaczego? Bo Lina jest dziewczęca. Bo Lina jest pewna siebie. Mogłaby mieć jakąś historię. Jakieś problemy. Również jakieś jej wady mogłyby wyjść na jaw. I że, no co, jest pewna siebie, jest dziewczęca, ale... mogłaby mieć jakieś inne wady. Ale do tego nie dojdzie nigdy. Bo Square Enix nienawidzą dziewczęcych dziewczyn. A wiecie, co wam powiem? Wolałbym mieć przyjaciółkę, która jest dziewczęca, niż chłopca jako przyjaciółkę. Wolałbym się przyjaciółkę z taką dziewczyną jak Bloom, niż taką zjebaną dziewczyną jak Steph. Uwierzcie mi, jeśli spotkałbym dziewczynę, która ma takie no, zainteresowanie, żeby na przykład zostać projektantką mody, dajmy na to. I mimo tego, że jesteśmy z innych światów, to bylibyśmy w stanie i tak jakiś kontakt ze sobą nawiązać. Bylibyśmy w stanie być dla siebie przyjaciółmi. I ona właśnie miałaby taki charakter, powiedzmy, że faktycznie jest miła. Jest sympatyczna, ale również jest lojalna. Nigdy by nie potraktowała źle swoich przyjaciół, jak Max traktuje źle Chloe. To wolałbym się z taką dziewczyną o wiele bardziej przyjaznić, niż z taką zjebaną kobietą jak Steph. I Steph może i nie jest zjebaną przyjaciółką jak Max. Fakt faktem, przeprosiła Alex za swoje złe zachowanie. Nie jak Max, która nigdy nie raczyła przeprosić Chloe. Ale wiecie, kim jest Steph? Oszustką. Jest oszustką. Wróczki to oszustki. A właściwie to nawet nie powinienem ich ją nazywać wróczką, bo to nie jest wróczka. To jest po prostu dziewczyna, która zjebana dziewczyka, która myśli, że wywróci komuś przyszłość. A to wszystko tylko jedne wielkie bujdy. Wymyślone przez Stef. Ona w ten sposób oskuje ludzi. Ci ludzie, którzy tam do niej dzwonią, ona ich oskuje. Twierdzi, że będzie tak, a później się okaże, że jest inaczej. Bo to oszustka. Bo to oszustka, która twierdzi, że ma moce. Że potrafi wyruszyć. I wiecie co? Jeśli ktoś chce to robić dla zabawy, to ja to mogę zrozumieć. Ale w momencie, gdy naprawdę twierdzisz, że ty masz jakieś moce, że ty potrafisz przyszłość przewidywać i że ty serio, naprawdę, na poważnie komuś przewidujesz, co się stanie mu albo jej w życiu. I ty wmawiasz te bzdury, że o, na przykład na urodziny to ty dostaniesz nowego laptopa. Albo coś bardziej poważnego. Powinnaś albo powinieneś robić coś takiego? Co ci teraz, no, powiem? Żeby zaradzić swojemu problemowi. Jeśli... ty na poważnie co takiego robisz? To jesteś dla mnie ścierwem. Fałszywym ścierwem, który oskuje ludzi.
Jak dla mnie taka Steph nie różni się nicą od Nanami albo od Queen of the Black. Jest tak samo zakłamana i zła. Ale ludzie mają to w dupie! Bo dla nich to nie jest złe! Dla nich to jest fajne! I wiecie... Gdyby naprawdę... Ci ludzie byli tacy mądrzy, ci fani Lavi Stretch, to oni nienawidziliby Steph. Ponieważ powiem o złość sezon. Ten, kto obejrzał sobie ten dodatek z nią, będzie jej nienawidził. Jeśli jest mądry, bądź mądra będzie jej nienawidziła za to, że jest fałszywą oszustką, która ludzi oszukuje. Bezcelnie. Steph nie ma jakiejkolwiek historii. Jest nudna. Ale mimo to... Lavi Stretch fanbase pierdoli ze zlepsa od Chloe. Ze zlepsa od Rachel. Co za banda zjebanych kłamców. I jeszcze gdyby to było tylko ich opinia. Ale nie, kurwa. Oni muszą pierdolić swoje. Oni muszą kłamać. Że niby Chloe albo Rachel są złe. Oni kierują się myśleniem w stylu, że ma zrobić Steph, bo jak nie, to... Jesteś załosty coś. Chcecie to sobie, lubię Steph, lubię sobie Max. Ale przestańcie, kurwa, bezcelnie kłamać na temat Chloe i na temat Rachel. Ja wiem, że to są tylko postaci z gier, ale ja nienawidzę tego, gdy ktoś bezcelnie kłamie na temat nawet postaci. Byle tylko wmówić komuś, że ta postać jest zła. A w spadku osób, no wiadomo, że nienawidzę czegoś takiego jeszcze bardziej. To gramerka jest taka sama jak te osoby. I dlatego jej nienawidzę. Ona nawet nie myśli o tym, żeby nagrać Lavi Stretch 2. Nie, nie. Ona to by już najchętniej chciała Tkoros nagrywać. Bo ją nie obchodzi Son. Jej nie obchodzi Daniel. Nie, nie. Najlepiej, kurwa. Alex, Steph. Dlatego Tkoros dostałem. Dobra, nieważne. Jak mam sporo punktów, to... Nie będzie problemu. No, ale to jest to, co właśnie ja mówię. Tych ludzi nie obchodzi to, żeby postać była dobrze napisana. Ich obchodzi to, żeby postać była dobroczynna i miła. A że wiecie, za komu Steph też tym ludziom pomaga, tak? Bo daje im rady. To wiecie, ona za komu ludziom pomaga, kurwa. Albo ja chyba na cyfrowym psychem. O kurwa, dobra, trudno. I tak mam sporo punktów, więc będzie dobry wynik. Teraz już ogólnie wracamy na lotnisko. Nawet sami widzieliście, że ten kurde naprawdę jest długi, tak? Więc mamy... Ogólnie u mnie jest 48 minut w tym momencie. Jest naprawdę... Może nie będzie godzinnego odcinka, ale prawie godzinny odcinek będzie. Ale już tak podsumowując teraz Bus Drivera. Bus Driver naprawdę jest fanogrą, prawda? Nie jest to gra dla wszystkich, ale gra naprawdę jest dobra dla rozluźnienia się, dla sobie pogrania od tak, na luzie, no, do posterowania sobie autobusem, naprawdę lubię Bus Drivera. Nie jest to gra, w którą można grać godzinami, to na pewno, ale jest to gra, do której czasami można przysiąść i naprawdę można się dobrze w tej grze zabawić. Mapa jest spora, więc można sobie pozwiedzać w trakcie tych kursów całą mapę, spokojnie. Jest sporo kursów, bo C6, co prawda chciałbym, żeby tych kursów było jeszcze więcej. Ale i tak C6 to jest duża liczba. Więc ogólnie naprawdę polecam Bus Drivera każdemu. To jest naprawdę taka miła, przyjemna, luźna gra.
Można się tutaj naprawdę fajnie bawić. No, z powoli zbliżamy do końca. Mam naprawdę nadzieję, że z Domsa tam dojechać. No, ale powinno być ok. Powinienem się wyrobić. Okej. Okay. No samo tutaj jeszcze mógł powiedzieć, że Life is Strange. Kurde no. Nie ma takiej opcji, żeby Life is Strange było lepsze. Już mówiłem, tak? To jest, dla mnie już ta seria jest skończona. Ja tylko po prostu będę obserwował to, jak ta seria staje się jeszcze bardziej nie do zniesienia. Bo jestem masochistą i będę sprawdzał, jak ta seria coraz bardziej jest gorsza. W następnym roku możemy się spodziewać krapa na miarę Life is Strange Horrors. A za Life is Strange Horrors jest nawet gorsza od Limbo of the Lost i Big Rixa, to myślę, że chyba wiecie, jak ogromny to będzie krap rozmiarów wielkich. Square Enix. Wam się jakaś kara należy za to, naprawdę. To nie Telltale powinni zbankrutować, tylko Square Enix. Ja w ogóle żałuję to w moim jednym odcinku z Life is Strange, gdy to komentowałem. Powiedziałem, że Square Enix stoczyliście do poziomu Telltale. I to tylko dlatego, bo te wybory. Słuchajcie, w grach od Telltale może i nasze wybory niewiele znaczą. Ale historia, nie licząc tego Wilka pośród nas, bo Wilko pośród nas historia jest taka stereotypowa. Tak, w innych grach naprawdę ich historia jest zajebista. Historia jest zajebista i te ich postacie są też naprawdę nawet dobre, ja muszę powiedzieć. Oni nawet spoko postacie mają Telltale. Na pewno te postacie są o wiele lepsze niż postacie od Square Enix. Oczywiście tutaj teraz mówię o ogóle. Ogólnie Telltale ma lepsze postacie niż Square Enix. Bo oczywiście Square Enix mogą się pochwalić tym, że to właśnie ich postacie lubię najbardziej, czyli Chloe i Rachel. Ale to są jedyne postacie, które im wysły, jedyne darskie postacie, które im wysły. Bo reszta ich płytaci damskich to jest po prostu jeden wielki koszmar. Albo ewentualnie w spadku Taylor i Courtney zmarnowany potencjał. I żeby było jasne, rozmówię o płytaci damskich, bo niektóre płytaci męskie też im wysłał. Wysadł im Nathan, wysadł im David, Frank im wysadł. A i dobra, okej, jest Lisbeth, dobrze, okej, Lisbeth jest. Dobrze, Lisbeth jest. No to jest symetarska potać, tak? Tyle za antagonistka. No to dobrze, jest ta Lisbeth. To trzy potać damskie im wysły, dobrze. Ale reszta potać to jest dramat. To jest koszmar. To jest wręcz nie do zniesienia. Steve jest okropna. Max Tess, Alex. Nienawidzę ich. A wy dlatego jeszcze bardziej nienawidzę niż toksycznej postaci? Nudnej postaci. I właśnie dlatego Alex jest na pierwszym miejscu. Nie jest tak toksyczna jak Max, albo jak Steph. Też. Steph to jest toksyczna, co to bezcenie oczekuje ludzi. Ale jest tak nudna, że jest nawet gorsza od Max. Mimo tego, co Max jest toksyczna i bezcelna i nienawidzę jej. Ale jest gorsza od Max, jest gorsza od tej Marinette, jest gorsza od Ellie. Ale jest na pierwszym miejscu moich najbardziej nienawidzonych postaci. A z kolei Ellie, Max, Marinette,
oraz Steph, one egzekwują na drugim miejscu. Nienawidzę Steph nawet bardziej od Victorii. I Max twierdzą, że jednak to jest gorsza od Victorii. Przynajmniej Victoria jest przedstawiona jako osoba, której faktycznie mam nie lubić, bo jest zła. A Max to jest główna bohaterka, którą steruje w tym Love is Strange i mam ją lubić. Przecież to jest kurwa jakaś komedia. Mam ją lubić, bo jest sympatyczna i miła. Lub też jest sympatyczna i miła. Ale jest lojalna. Jest lojalna, ma jakieś wady w postaci tej zazdrości. Ma milion razy lepszy design od Max. Już mówiłem. Wolałbym się z Bloom zjaźnić. Bloom też bez przesady nie jest aż tak złodziewca, bo sobie zazdrosna i tyle. I to jest właściwie taki najwięks problem, ale też no, nigdy nie zdradziła Skaja i nigdy by tego nie zrobiła, bo go kocha. Mimo tego, że jest tak o niego zazdrosna. No, Max to jest ta porażka. Dobra. Skończyliśmy grę, ludzie. To jest koniec serii. Ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle i widzimy się w kolejnych moich seriach. Naprawdę bardzo dobrze się bawiłem w trakcie nagrywania Bad Drivera. Mega fajna gra, polecka z demo. To będzie na tyle. Na razie.